Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wracamy na budowę, czyli rok temu montowaliśmy instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła, a teraz zrobimy przegląd pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Także zapraszam, zobaczcie, na czym to polega. Jeżeli chodzi o przegląd instalacji, czy to instalacji pompy ciepła, czy fotowoltaiki, no to zawsze się pojawia pytanie, czy warto, czy to jest jakieś naciąganie, czy coś. No logiczne, nie? No więc pokazujemy, że to warto robić, trochę jak z przeglądem auta. Czyli co roku robimy ten przegląd auta i jeżeli mamy dobrą stację diagnostyczną, no to robimy ten przegląd. No bo właśnie, oni nie tylko sprawdzą to, co jest wymagane, ale jeszcze robią coś ponad. No i dokładnie tak samo do tego podchodzimy. Czyli nie sprawdzamy tylko tego minimum, tylko robimy coś więcej. Czyli właśnie idziemy do jednostki zewnętrznej, czyścimy tą jednostkę zewnętrzną, poprawiamy efektywność, sprawdzamy, czy jest podłączenie do Service Clouda, bo to jest Panasonic, czyli żebym ja miał jako serwisant i jeszcze jeden serwisant, podgląd do pompy ciepła. Czyli sprawdzamy w tym Service Cloudzie, jakie były statystyki. Tam są bardzo dużo tych statystyk i bardzo dokładne te statystyki, więc na tym też to polega. Więc sprawdzamy, co się dzieje z czynnikiem, wszystkie te elementy zaraz będziemy pokazywać, jak to też wygląda w praktyce. Natomiast właśnie, czy warto? No to musicie też sami ocenić po tym, kto do Was przyjeżdża, jaka ekipa serwisowa i czy macie z tego realną korzyść. Po odkręceniu pokrywy warto pamiętać, gdzie odkładamy śrubki, bo to jest dramat, tych śrubek muszę wozić, zawsze to gubię, także odkładam je tu, jesteście świadkami, także mamy to nagrane. Czyli co, ja jednostkę zewnętrzną zamykam, na tutaj wieje bardzo mocno na nas, więc już chcemy to zamknąć, żeby nie wiało. Może jak zamknę tą klapę, to przestanie. Natomiast co, sprawdziłem instalację elektryczną. Instalację elektryczną, no wszystkie te płytki, no bo to faktycznie jest narażone na jakieś przepięcia, kondensatory tam są, warto sobie to posprawdzać. No i układ chłodniczy, czyli zobaczyłem, czy tutaj faktycznie coś, jakiś wyciek może być już czynnika, czy jakiś olej widać. Na takie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Jak teraz zapobiegniemy pewnym elementom, no to później będzie jakby prościej, albo nie będzie potrzeby wymieniać pewnych elementów. No znowu porównam to do auta. No jak w aucie wymienimy zawczasu pewne elementy nadwozia czy podwozia, no to nie musimy się martwić później, że cała reszta szlak trafi. No także zamykam, no i lecimy z całą resztą. Jednostka zewnętrzna umyta, pięknie się świeci, więc idziemy do środka, do jednostki wewnętrznej. Tam zrobimy, żeby się świeciła równie pięknie. Jedziemy, no to jedziemy, czyli sprawdzamy teraz jednostkę wewnętrzną. Zobaczymy sobie separator. Fajnie, że jest właśnie separator. Jest coś fajnego, czyli filtr rurowy. To jest super rozwiązanie, czyli łapiemy wszystkie zanieczyszczenia jeszcze zanim trafią do bufora. Natomiast tu sobie posprawdzamy separatory, zbiorniki, czy coś tu trzeba uzupełnić, wymienić, także serwis trwa. I teraz puścimy wodę, tylko najpierw sobie tą wodę jeszcze wylejemy, co tu już inwestor sobie wymienił ten filtr. Wylejemy tą wodę i zobaczymy, co się dzieje w układzie hydraulicznym, jaka woda nam dociera do wymiennika. Dlatego montujemy taki separator, bo on faktycznie dosyć mocno wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia, czy to z kaloryferów, czy to z instalacji podłogowej. Wszystko, co ma trafić, to trafia tutaj, zamiast na wymiennik, bo jak trafi na wymiennik, no to on się będzie zapychał, efektywność spada, no a w pewnym momencie szlak go trafi. Tu jest ten, tu jest fajny zbiornik, bo anoda jest z góry, czyli się nie będę musiał dzisiaj kąpać. Pewnie małżonka będzie szczęśliwa, że się nie wykąpałem. Natomiast jest dużo prościej sprawdzić tą anodę. Anoda to jest taki fajny element w zbiorniku, który będzie zjadany
ten element, a nie sam zbiornik. Bo normalnie jest tak, że jeżeli nie mamy anody, to zjadany jest zbiornik. Jeżeli mamy zły stan wody, czy dostarczoną wodę mamy ze studni, czy z sieci i z złej jakości, no to jest zjadany zbiornik, czyli dużo szybciej musimy go wymienić. No anoda zapobiega temu. Czyli ona jest zjadana zamiast zbiornika. No w oryginalne to wygląda tak, że jak jest zła, to jej nie ma. To sam korek zostaje, nie? Natomiast tutaj jeszcze jest jej dosyć, nie? No. No i to się tak zjada pomału, nie? Ta anoda. Czyli to anoda, widzieliście, jak wygląda. Jest jeszcze ok. Jest w bardzo dobrym stanie. No wodę mamy tutaj na Śląsku bardzo dobrą. Czyli co, napełniam teraz już zbiornik. Odkręcamy zimną, ciepłą wodę. Zobaczymy sobie, czy te pakuły tutaj są szczelne. No i lecimy dalej. Czyli co, pompa przygotowana do kolejnego sezonu grzewczego. Serwis wykonany, wszystko posprawdzane według protokołu. Protokół posłany do klienta mailem. No więc jeżeli Wy chcecie dostać taki serwis, no to zapraszam Was do linku. Na dole jest właśnie link pod filmem do bezpłatnej i wyceny, i do właśnie serwisu. Także zapraszam Was do kontaktu. Do zobaczenia.